Tańcząco i śpiewająco witamy Państwa ze Szczecina, choć deszczowo, ale jednak gorąca atmosfera. Tysiące wolontariuszy i 10 tysięcy takich parafii w całej Polsce. Dziś wszyscy łączymy się w łańcuch dobra i zachęcamy do tego, żeby pomagać, bo dziś cała Polska pomaga. Pogoda nas nie rozpieszcza w Szczecinie, ale tak jak mówi Karolina, jest bardzo gorąca atmosfera, a to dzięki gorącym sercom Szczecina. Proszę Państwa, to się czuje tutaj na każdym kroku. W Szczecinie żadna dłoń wyciągnięta po pomoc nie zostaje bez odpowiedzi. My dzisiaj poznamy takich ludzi, dla których pomaganie, wrażliwość na krzywdę, na trudne życie innych ludzi jest nie tylko drugą, ale pierwszą naturą. Ale wszystko. Yeah.
Szczecinie, w parafii Świętej Rodziny, przedświąteczne karytasowe spotkanie trwa w najlepsze. Jest nas tutaj coraz więcej i będzie jeszcze więcej. I śpiewamy. I śpiewamy, cały czas śpiewamy. No już pogoda jest absolutnie normalna i sprzyja takiemu spotkaniu, ale my chcemy teraz Państwa zaprosić do takiego specjalnego miejsca. Proszę Państwa, to jest mała salka, w której powstają wielkie rzeczy. Świetlica Caritas na terenie tej parafii. Zapraszam. Jestem z mamą, a ja mam brata, a ja poszedł do szkoły. Lenka ma 4 lata. Do świetlicy przyprowadza ją mama, która podjęła warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych. Większość dzieci, które tutaj uczestniczą, to są dzieci mam z samotnie wychowujących dzieci, które mieszkają w naszym ośrodku obok. Mamy tych dzieci są w trakcie poszukiwań pracy albo są w pracy. Czy jest to państwowe przedszkole, czy prywatne, no to jednak jest to dodatkowy wydatek do budżetu domowego. Więc często jest to problem. No, w momencie, kiedy byłam poza ośrodkiem, próbowałam dziecko umieścić, że tak powiem, w prywatnym przedszkolu, no, ale była to na tyle duża opłata, że no, były to 2 miesiące i się skończyło. No, moja mama Mikołaja i dziewczynkę. Bierzcie książeczki. Niektóre dzieci bardzo nie lubią ani dotyku, bo chcą przełamać te bariery, które dzieci w sobie mają, że nie wszyscy są źli. Z nami wolontariusze, wspaniali wolontariusze i siostra Iza. Człowiek, orkiestra, czyli cała głowa świetlicy przy Caritasie tutaj w parafii. Siostro, co wy robicie, oprócz tego, że kształcicie tak wspaniałe zespoły, które teraz słyszymy na scenie? Przede wszystkim staramy się pomagać sobie nawzajem. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Dla naszych podopiecznych organizujemy wszelkiego rodzaju pomoc, począwszy od odrabiania lekcji, co jest dla nich najtrudniejsze. Ale potrafimy też uszczęśliwiać poprzez różnego rodzaju wyjścia, kina, teatr i różnego rodzaju organizowania imprez. A ile siostra ma podopiecznych? W tej chwili mamy 26 podopiecznych. Staramy się jak najwięcej przygarnąć. Mamy bardzo mało miejsca, ale mimo to, że mamy... Ale serca wielkie. Mamy bardzo duże właśnie szczęście do pomagania drugiemu człowiekowi. Proszę Państwa, siostra Iza śmieje się tutaj cały czas i podopieczni także, co? Nikogo nie trzeba namawiać. Jesteście zadowoleni? Tak. Wyobrażacie sobie teraz swoje życie bez tej świetlicy? Świetnie. To młodzież, której nie trzeba zachęcać do nauki, do tego, żeby do świetlicy przychodzić, to jest wyjątkowe. Proszę Państwa, dzisiaj wszyscy otwieramy serca, bo dzisiaj Polska pomaga. Polska pomaga! Pachnie lasem w naszym domu, śnieg za oknem, pierwszy spadł. Pierwsza gwiazdka to radości znak. Dziś nie będzie, bo kolęda woła nas. Razem z nami zaśpiewajcie tak. Szczęśliwych tygodni życzymy dzisiaj wam. Szczęśliwych tygodni.
nie pada, jest gorąca atmosfera. Szczecinianie otworzyli swoje serca i chętnie kupują świece, ale też pomagają przy ich produkcji. Także dzieje się, proszę Państwa, i to cały czas sporo na scenie jest równie emocjonująco. Zanim jednak porozmawiamy z naszymi gośćmi, pokażemy Państwu wyjątkowe miejsce. Przedszkole dla dzieci bezdomnych matek. Przedszkole, które jest zupełnie bezpłatne, dofinansowywane przez Caritas. A dofinansowywane jest dlatego, żeby dzieci rodziców, których nie stać na to, żeby opłacać przedszkole, mogły rozwijać się podobnie jak ich rówieśnicy. Ja chodzę do 4 klasy i przychodzę tutaj codziennie. Ta świetlica to takie miejsce, w którym można odrabiać lekcje, czytać sobie spokojnie książkę, bawić się. Zawsze ktoś tutaj na nich czeka, zawsze mają z kim odrobić lekcje, zawsze jest tutaj też ciepły posiłek. No nie radzę sobie z angielskim i często wolontariuszka Asia, bo ona jest dobra właśnie z angielskiego. Jak przychodzi, to ja ją od razu proszę. Ostatnim razem pomogła mi, jak miałam napisać w swoim wymarzonym domu, jakie bym chciała pokoje. Nie ma tutaj czasu na nudę, zawsze coś się dzieje, jest w sumie na wszystko czas, i na naukę, i na zabawę, i na zajęcia. My teraz o pomocy wyjątkowej, ale nieco innej. Z nami pani Ania Balińska-Manuszak ze swoją córeczką. I pan Bartosz Bynowski, nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie, pomysłodawca dosyć niezwykłego, jakby to nazwać, systemu stypendiów. Panie Bartoszu, na czym polega stypendium pod skrzydłami? Myślę, że my nie jesteśmy pomysłodawcą jako szkoła, tylko bardziej jesteśmy tymi, którzy podpięli pod program Skrzydła Caritasu Ogólnopolskiego, ale w takiej dość nietypowej formie. No właśnie, w jakiej? Według mojej wiedzy jedynej w Polsce, to znaczy klasa ma dziecko, my to tak nazywamy w szkole, to znaczy dana klasa bierze dane dziecko pod opiekę i funduje mu stypendium zbiorowo, często nawet przez 3 lata nauki w liceum. I pan w swoim liceum namówił klasy właśnie do fundowania takich stypendiów. No ma w tym jakąś małą rolę. Ile klas panu udało się namówić? To zależy od roku, w tym roku 10 klas i 10 dzieci. 10 klas, 10 dzieci. Między innymi właśnie dzieci pani Ani. Z takiej pomocy właśnie skorzystała pani Ania i jej dzieci, 8 dzieci. Znaczy, jak w ogóle mam 9? 8 skorzystało? Nie, dwójka. Na razie. 2 córki. Na czym ta pomoc polegała? Jak wygląda ta pomoc, z której mogliście skorzystać? Znaczy, córki, najstarsza Julia, 17-letnia, jest stypendystką programu Skrzydła. Przez 6 lat tańczyła w szkole Astra, w szkole tańca Astra. Osiągnęła wszystkie możliwe pułapy, doszła do sportowego poziomu. Młodsza Maja, tu dzięki pomocy klasy pana Pawła. Jest trochę dzieckiem klasy pana Pawła. Tak, troszkę, tak. Jest, znaczy karierę robiła na pływalni i tam zdobywała wszystkie szczeble. Program Skrzydła pomógł mi przede wszystkim finansowo, no, w wychowywaniu artystycznym dzieci, że tak. Panie Bartoszu, a łatwo było namówić dzieciaki z pana szkoły do takiej pomocy? To jest przekrój społeczny. Jedni chcą bardziej, drudzy mniej. Niektórzy muszą namawiać innych, niektórzy się spóźniają, niektórzy ciągną resztę, ale zasadniczo myślę, że to jest taka dość dobra szkoła odpowiedzialności dla tych młodych ludzi, że oni są świadomi tego, że tak naprawdę się zobowiązali i jakiś młody albo bardzo młody człowiek po prostu czeka na tą pomoc w tym momencie. Pani Ania też pomaga, o tym musimy wspomnieć, że choć sama skorzystała z pomocy, pani również pomaga i zachęca do pomagania innych. Tak, muszę powiedzieć, że program Skrzydła bardzo mi pomógł w trudnym dla mnie finansowo okresie. Jak tylko stanęłam na nogi, postanowiłam zostać wolontariuszką Caritas. I pomaga pani. Tak, prowadzę magazyn z odzieżą. I tak, proszę państwa, jest właśnie. Twoja miłość jak ciepły deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazd zadnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch ogarnia mnie. W Szczecinie cały
czas jest gorąca atmosfera, my znajdujemy się przy wyjątkowym miejscu. W Zachodniopomorskiem są trzy okna życia, a to, które jest koło nas, jest równie wyjątkowe. Siedem małych dziewczynek znalazło w tym oknie właśnie schronienie. Siostra Marta opiekuje się tym oknem życia. Proszę, siostry, jakie emocje towarzyszą po obu stronach tego okna, kiedy tutaj pojawia się małe istnienie ludzkie? Emocje są ogromne. Za każdym razem, kiedy okno jest otwarte i przychodzi sygnał, więc schodzimy do tego okna z ogromnym drżeniem serca i z ogromnym przeżyciem. Natomiast kiedy widzimy, że dziecko jest w dobrym stanie zdrowia, rodzi się ogromna radość, że zostało ocalone życie i to jest dla nas najważniejsze. Niewątpliwie to właśnie jest najważniejsze, proszę siostry. Ania Piotrowska i Fundacja Małych Stópek, wy macie patronat nad oknem. Jak można wam pomóc, czyli co można przynosić? Tak, my, ponieważ dbamy o zaplecze techniczne, czyli jakby dostarczamy okno życia, wszystko to, co potrzebne dla dzieci, które tutaj trafiają, także do naszej fundacji można przynosić wszystko, co jest potrzebne takim maluchom oraz ewentualnie kierować do nas osoby, które chciałyby dowiedzieć się o tych oknach czegoś więcej. Zachęcamy. To tyle, proszę państwa, na razie ze Szczecina. My jeszcze zapraszamy państwa do telewizyjnej jedynki śpiewającą i tańczącą. 21:20. Do zobaczenia.